Nie zdarzy, co w kuchni się dzieje, wiesz? Zaraz jestem. Kurde, nienawidzę tej gry. Na mnie kliknie. Czekaj, Skabi. No nie mogę go zabić. Poszedł. No, co się stało z tą pompą? No ja nie mogę skarbić tak grać, jak tu jesteś, widzisz, i mi to rozkrykasz, bo środek ciężkości spada w dół. Czemu ja nie zabiłem tego typa? Aż się obraz zlagował, Skarbi. Czyli teraz zginąłeś już, tak? Tak. To teraz już sobie idę. To pa, pa. Dziękuję bardzo. I teraz zobaczycie, że wygram gierkę. Bez Paulinki na ramieniu od razu wygrywam gierkę. Ale co to w ogóle było? Dlaczego nie mogłem trafić w ogóle? Ja pierdzielę. Buziaczki, pa, pa, pa. To idę. Dokładnie, no dokładnie. I to o to chodzi, właśnie chodzi, słuchajcie. To ewidentnie. Naprawdę, leży po słuchajcie, mojej youtuberzy piszą różne książki, jakieś, wiecie, jakieś swoje biografie, między innymi tak, piszą o grach komputerowych, o jakichś innych osobach. Ja, słuchajcie, napiszę poradnik, jak wytresować żonę. Już w księgarniach, w Empikach w 2019 roku. Prosty poradnik w 20 krokach, jak wytresować żonę. Wyskoczyło mi się. Także, wiecie, to już taka. To już taka mała promocja, mały spoiler. Ale naprawdę polecam. Jak chcecie mieć taką żonę, słuchajcie, jak Paulinka. Słuchajcie, to plan jest taki, nie? Znajdujecie sobie jakąkolwiek kobietę, byle była, wiecie, że byle była ładna i miała fajny tyłek. Charakter jest nieważny, słuchajcie. Kupujecie mój poradnik do tej koleżanki waszej i zrobię z tej koleżanki Paulinkę wtedy. Naprawdę. I będzie miała wtedy idealny charakter, a do tego jeszcze będzie ładna i będzie miała fajną pupcię. Polecam, naprawdę. Ja nie wiem, ile on gościu musi dostać hitów, żeby umrzeć. Naprawdę nie wiem. Full Keva, typo, to jest jakaś masakra. Ja pierdzielę. Uff. Dobra, nie do rytmu. No i proszę bardzo, zrekompensowałem się za tą gierkę, bo było ciężko. Nie mam make-upu, to jest opalenizna jeszcze przecież z wakacji. Słucham? Gratuluję ci. Póki nie robisz tak w łóżku, to ja ciebie akceptuję. A czemu to byłoby złe w łóżku? No po wygranej. Po dotarciu do celu. Nie, bo to znaczy, że co, idę spać. Niezwykle. Łatwiutko, moi drodzy, łatwiutko. Pokaż, co tam masz tam. Co? To chodź do mnie. Chodź. Jak celujecie dłużej. Zobaczcie. Kurde, jakoś mi się dobrze. Celujecie i macie taki celownik, widzicie? Zmienia wam się celownik. Jak biegniecie, to musi chwilę poczekać. Ale wam się robi taki mały celownik i wtedy macie 100% celność. Szpileczka Manhunt, dzięki. Jezu, ja coś przestraszyłem. Szpileczka Botlyba. Teraz było słuchać ten... Jezu, ja się słyszę gości, w ogóle stado gości do mnie biegnie. A to jest to nowe powiadomienie. Ja pierdzielę, jak się przestraszyłem. Jezu, gdzie grabiegają w ogóle? Słyszę z prawej słuchawki typów.
Ja pierdzielę, jak się zesrałem. Co to było? Dobre powiadomienie. Jak się przestraszyłem gości. O. No kurde. Mhm. Kapelusz Makowicza. No dzięki, no dziękuję. Jak użyłam Makowicza w tym kapeluszu, to widziałam, że nie miałam maców. Kapelusz, Jezus. Oczywiście. No nie, skarbie, nie mogę się tak skupić, wiesz, jak mi tak trzymasz rękę. Po prostu nie mogę strzelać, bo mówię ci. Ja nie, po prostu, bo ja polegam na movemencie i jak mam ten środek ciężkości obniżony, po prostu, to ja zamiast iść do góry, to idę w dół. No rozumiesz? Tak. Ja próbuję iść do góry, próbuję tutaj, ale palce mi tak chodzą w dół. Naprawdę, i po prostu nie możesz mi tak obniżyć środkowej ciężkości, bo naprawdę nie mogę grać Fortnite, bo to jest gra, gdzie się idzie do góry, po prostu, wiesz? Dobra, to były dwie rozgrzewkowe i teraz już na poważne, nie? Gdzie lecę? Co? Bo... Wiesz co, nie wiem, którą miejscówkę teraz wybrać, wiesz? Czemu? Halo? Tutaj no. Na start lecimy, go! Nie wiem, już? Wyskocz, no. Próbuję, ale... Daj, bliżej. Wiesz co, bliżej ja już nie dam rady, wiesz? Ja lecę na drugą mapę, na tą pierwszą, starą, wiesz? Bo tu mi się nie podoba. Co ty robisz? Motorówką płynę, wiesz? Ja nie wiem. Poczekam, aż będzie wyspa nowa. Się zbugowało coś, czy co? Tak, coś w tym stylu chyba, wiesz? Ta wyspa jednak słaba, moi drodzy, spadam na tą starą. Tą większą. No starą mapę lecisz, czy co? No nie wiem, stary jest. Ja wypływam na szerokie wody, wiesz? Ciśnij F, a dałeś? No daję F, ale niestety nic to nie daje, wiesz? Ciekawe, niestety... czy może będziesz... Ale musimy chyba puścić obszar gry. Na drugi krąg. Nie, chyba możesz wyjść już, wiesz? Czekaj, będzie drugie podejście pewnie.